To witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Tym razem pod hasłem Administracja Platformą Office 365 dla nauczycieli. A dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy odcinek, wstęp do portali administracyjnych oraz podstawowych pojęć w Office 365. Panie Michale. No to ja mam coś powiedzieć. To słuchajcie, to dzień dobry wszystkim. Dzisiaj tak naprawdę oddajemy głos Emilowi Wasilewskiemu, który bardzo mocno się przygotowywał. Zachęcamy też do zadawania pytań na czacie. Będziemy się starali odpowiadać. Jest z nami Kamil Bączek i Artur Rudnicki i Konrad Sangała miał być. Chyba nie ma go jeszcze z nami. No ale dobrze, żeby nie przedłużać, ja oddaję głos Emilowi. Okej. To dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie, czy też nawet dobry wieczór, bo już późna pora, jak my nagrywamy. Tak jak tutaj Michał zapowiedział, dzisiaj porozmawiamy sobie o podstawowych pojęciach w Office 365, czy też o podstawowych elementach Office 365 od strony zarządzania użytkownikami i grupami. Ja może udostępnię ekran już od razu, żeby tutaj czasu mało mamy dzisiaj. Jeśli dobrze pamiętam, chyba do 22 ustawiliśmy ten meeting, tak? Nie, do 19.30. Okej, dobrze. Dlatego mamy dlatego mamy kilka części przewidziane. Przeciągniemy was tutaj. Może kilka słów powiem, skąd ja się w ogóle wziąłem na tym webinarium. Na co dzień pracuję jako senior Azure architekt, zajmuję się platformą Microsoft Azure, która po części też jest związana z Office 365, a czy też Office 365 jest związany z Azurem ściśle. Gdzieś tam jeszcze bokiem też się Office 365 zajmuje. Jednocześnie staram się być aktywną osobą wśród community, społeczności, głównie na Facebooku, między innymi na grupie Szkoła z Office 365, jak można ostatnio zauważyć, ale też jestem jednym z liderów takiej grupy polskich użytkowników Microsoft Azure. Współorganizowałem kilka edycji konferencji Azure Japan, gdzie rozmawialiśmy o Azurze. Miałem też swoją przygodę na YouTubie, czyli mogę powiedzieć, że jestem YouTuberem, gdzie nagrywaliśmy z kolegami taki kanał ABS Azure bez ściemy. No i też jestem takim właścicielem Azure Track. Azure Track to jest taki stary żuczek przerobiony na coś nowego. W sensie w nowym stylu trochę przerobiony żuczek, jakieś takie skóry i takie elektroniki trochę dorzuciliśmy. Gdyby ktoś chciał mnie złapać, to strona zapytajemila.pl, to taki mój blog, na którym się już od 2 lat nic nie pojawiło, ale kilka tam rzeczy jest, między innymi też Office 365, jeśli dobrze pamiętam, ewentualnie strona firmy, w której pracuję, której jestem też prezesem, ewentualnie Twitter Wasilewski-Emil. Dobra, tyle o mnie. Agenda dzisiejsza. Zaczniemy od centralnego portalu administracyjnego usługi Office 365. Tam zobaczymy głównie zakładkę użytkowników i grup, a później przejdziemy do kolejnych portali administracyjnych, poszczególnych już usług i na niektórych skupimy się trochę bardziej, na niektórych trochę mniej. Gdy już sobie to zobaczymy, postaramy się wykonać kilka takich podstawowych czynności codziennej pracy administratora Office 365. Michał, chyba masz niewyciszony mikrofon. Dobra. Emil, jak mogę coś powiedzieć, to ty masz wyciszony teraz. Tak, ja nie słyszymy cię. Dobra, jestem, wróciłem. Kto mnie wyciszył? Nie możemy tego sprawdzić, ale mogę ci powiedzieć. Dzięki za czujność. Zatem nie wiem, gdzie mnie urwało, aczkolwiek
tutaj jak widzimy ten pierwszy... Jak powiedziałeś Michałowi, że nie wyciszył mikrofonu. I ktoś mi... Dobra, okej. Okay. No to jestem tutaj na maszynie administracyjnej, czy też na maszynie, na której jestem zalogowany jako administrator usługi Office 365. Konto administratora to jest Emil Wasilewski. Widok pewnie znany większości z Was, którzy się logowali do Office'a, do portal.office.com. Ci z Was, którzy mają uprawnienia administratora, mają też taką ikonkę administracja. No i teraz ten główny portal administratora jest oczywiście pod przyciskiem administracja. Jak klikniemy przycisk administracja, otworzy nam się portal administracyjny, gdzie tutaj widzimy takie podstawowe panele, od razu sugerujące pewną podstawową konfigurację naszego Office 365. Świeżo założone tenanty konta Office 365 nie będą miały tutaj na zielono, żeby włączyć, że jest aplikacja włączona dla uczniów, więc od razu można to kliknąć. Ja już mam to włączone. Tu nam się wyświetla taki panel i tutaj domyślnie jest to wyłączone, należy to zaznaczyć i wtedy uczniowie, czyli też użytkownicy, którzy mają licencję ucznia, będą mieli dostęp do aplikacji Teams. To jest pierwsza podstawowa rzecz, którą należy włączyć. Dobra, na razie tyle. No i teraz po lewej stronie mamy widok podstawowych zakładek z podstawowymi rzeczami. Zaczniemy od może konfiguracji tak naprawdę, konfiguracji i ustawienia. W ustawieniach mamy widok domen. Gdy zakładamy konto Office 365, to każdy z nas dostaje swoją subdomenę w domenie onmicrosoft.com. Moja to jest szkoła, zapytaj emila.onmicrosoft.com. Gdybyśmy chcieli mieć swoją domenę, żeby nie korzystać z tej onmicrosoft.com, to musimy dodać tutaj swoją domenę, której jesteśmy właścicielami. Czasem kupujemy dedykowaną domenę tylko dla nas i to my nią zarządzamy. Niekiedy dostajemy domenę od miasta i wtedy na przykład mamy nazwę naszej szkoły, czy też na przykład szkoła podstawowa, SP3, cokolwiek, kropka, nazwa miasta, .pl albo .org, czy coś w tym stylu. Wtedy najprawdopodobniej administratorem domeny jest Urząd Miasta, czy też Urząd Gminy, ktoś z właścicieli tej domeny i to do niej musimy się zwrócić o pomoc przy konfiguracji, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie skonfigurować odpowiednich wpisów w DNS-ie. Nie będę mówił, jak to się robi, bo to jest indywidualna sprawa i kwestia w kontekście, gdzie mamy domenę zaparkowaną. Ważne, że jeśli chcemy mieć taką swoją domenę, to musimy ją skonfigurować. No i musi być w dobrej kondycji, czyli że wszystkie tam wpisy w DNS są dodane. Dodatkowo mamy ustawienia organizacji w tych ustawieniach i tutaj mamy widok naszych poszczególnych elementów, poszczególnych mini obszarów, które możemy konfigurować. W zasadzie na początek, jeśli tutaj pierwszy raz się logujemy, to z konfiguracji taką, którą możemy zrobić, to kliknąć ustawienia pobierania oprogramowania pakietu. Ponieważ jeśli mamy licencję tą darmową szkolną A1, to w ramach tej licencji nie mamy licencji na instalację oprogramowania na komputerach, a jedynie domyślnym dostępnym oprogramowaniem jest Skype dla firm, który w zasadzie jest teraz bezużyteczny, bo Skype'a dla firm zastąpiły Teamsy. Więc żeby się użytkownikom, uczniom nie pokazywał taki napis, ja może się przełączę do maszyny ucznia, do widoku ucznia, tutaj nie, jest ten zainstaluj pakiet Office. On jest trochę mylący, bo nie mamy licencji na pakiet Office, więc tutaj ktoś mógłby klikać, a później pytać, dlaczego on nie może zainstalować. Więc polecam odznaczyć Skype dla firm, ewentualnie dla komputerów Mac też odznaczyć i klikamy zapisz. I po chwili, po jakimś czasie ta opcja uczniom powinna zniknąć. Tu jeszcze nie ma, to trwa pewnie do godziny, zanim się to odświeży. To jest pierwsza konfiguracja, którą warto dokonać. Dalej mamy też jeszcze zakładki zabezpieczenia i prywatność oraz profil organizacji, gdzie możemy też inne rzeczy konfigurować. I tutaj warto zwrócić uwagę na informacje pomocy technicznej. W profil organizacji informacji pomocy technicznej tu możemy dodać na przykład telefon do naszej pomocy technicznej. Ja tu wpiszę jakiś
O, prawidłowy numer telefonu. Wiadomość e-mail pomoc szkoła.zapytajemila.pl. Tu jakiś adres strony, nie musimy go podawać i zapisujemy. Koniecznie zapiszcie sobie ten numer telefonu, bo to numer do Emila. No, byłoby zdziwko, jakbym trafił. Zapisałem, prawda? I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeśli z poziomu ucznia Albiny kliknę na tutaj znaczek zapytania, czyli pomoc. Zwróćcie uwagę, że tu jest pomoc Office 365. Pojawił się ten numer i adres mailowy. Więc można od razu w prosty sposób uczniów odsyłać, że jeśli masz problem, kliknij na znak zapytania obok swojego imienia i nazwiska i tam na dole masz kontakt. Więc to jest też dość ciekawe, dość proste do skonfigurowania. Polecam zacząć od tej konfiguracji. Dobrze. Z tych podstawowych rzeczy tutaj, żeby się za bardzo nie zagłębiać, jak informacje o organizacji, czyli tam adresy i tak dalej, to nie jest na razie istotne. Możemy przejść, możemy jeszcze w zasadzie zwrócić uwagę na zasady wygasania haseł. To też jest bardzo istotne, bo domyślnie wygasanie haseł użytkowników jest wyłączone. Kiedyś było włączone i kiedyś były zalecenia, żeby hasła zmieniać jak bieliznę, czyli często. Teraz się ta koncepcja zmieniła. Nie wiem, jak jest z bielizną, ale znaczy z bieliznie się nie zmieniło, ale o hasła teraz zalecenie to jest, żeby nie zmieniać tych haseł, żeby jednak stosować trudne hasła, ewentualnie uwierzytelnienie wieloskładnikowe, z którym na pewno wielu z was się spotkało przy konfiguracji Office 365, że system pyta o dodatkowe dane, jak na przykład adres mailowy, mailowy alternatywny, czy też numer telefonu. Domyślnie jest wyłączone, więc jeśli ustawimy hasło użytkownikowi albo użytkownik, uczeń sam sobie ustawi takie hasło, to hasło mu nigdy nie wygaśnie. Do czasu, aż my mu je zresetujemy albo sam sobie zresetuje, co też można skonfigurować. Ja na razie tego nie będę konfigurował, bo to nie jest na tym etapie istotne. Jak mamy to załatwione, to możemy przejść do użytkowników. Użytkownicy i tu mamy kilka zakładek. Najczęściej będziemy korzystać z aktywnych użytkowników. Nie, kliknę sobie w te trzy kreseczki, tam się tu zwinie. Zwinie i teraz widzę więcej. Proszę zwrócić uwagę, mam listę naszych moich użytkowników. Tutaj akurat widocznie są uczniowie. Sortowanie jest po pierwszej literze pierwszego wyrazu, pierwszego słowa w nazwie wyświetlanej. Tak zwane po angielsku to jest display name. Parametr, jeśli byśmy chcieli później kiedyś to automatyzować. Też się pojawiały na grupie pytanie, jak posortować uczniów nazwiskami. No to w zasadzie, jeśli tutaj nam sortuje po pierwszej literze pierwszego słowa, pierwszego wyrazu, to naturalnym jest, że trzeba byłoby ustawić najpierw nazwisko jako nazwisko, a dopiero później imię w nazwie wyświetlanej. Domyślnie system, ze względu na lokalizację, bo jesteśmy tutaj w Polsce, on domyślnie ustawia imię, nazwisko. Da się to oczywiście zmienić, nie z portalu i nie w prosty sposób, znaczy w prosty sposób, ale nie z portalu, tylko trzeba troszeczkę PowerShella znać. O PowerShellu będziemy rozmawiać w kolejnych webinariach. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy listę użytkowników, a tu mamy belkę z różnymi konfiguracjami. Możemy dodać użytkownika, jeśli mamy skonfigurowane jakieś szablony, na przykład uczeń klas szkoły podstawowej, gdzie dodaje mu się stanowisko uczeń, dział mu się jakiś dodaje albo miasto mu się ustawia automatycznie, to możemy zapisać takie parametry jako szablon i wtedy z szablonu możemy tworzyć uczeń szkoły podstawowej 1-3 na przykład i wtedy nam się już część rzeczy wypełni automatem. Ja nie mam tutaj żadnych szablonów. W dodaj wielu użytkowników wskazujemy plik CSV i tutaj możemy dodać użytkowników, jeśli mamy ich przygotowanych w pliku CSV, aczkolwiek jeśli mamy plik już przygotowanych użytkowników w pliku CSV, to lepiej skorzystać z PowerShella i założyć to ręcznie i od razu ustawić pewne rzeczy. O tym porozmawiamy na kolejnych webinariach. Uwierzytelnienie wieloskładnikowe pomijam, usuwanie użytkownika też pomijam, bo nie chciałbym sobie skasować użytkowników. Odświeżanie listy widoków, możemy wyeksportować listę i proszę zwrócić uwagę, że tu są trzy kropeczki, które nie każdy widzi za pierwszym razem, czy też jeśli sobie zminimalizuję tutaj, znaczy zwężę, to nam to trochę potrafi uciekać, no nie? I on tutaj, on sobie tu zwija wtedy, więc trzeba pamiętać o tych trzech kropeczkach, bo pod tymi trzema kropeczkami coś się kryje zawsze.
To jest resetowanie hasła i synchronizacja katalogów, której w większości scenariuszy nie będziemy korzystać. Dobra, ja sobie kliknę jakąś uczennicę, wezmę tą Albinę Szczepańską, naszego użytkownika testowego. Proszę zwrócić uwagę, mamy trzy ikonki tutaj pod imieniem i nazwiskiem. Kluczyk to jest resetowanie hasła. To kółeczko przekreślone to jest zablokowanie logowania użytkownikowi. Jeśli podejrzewamy, że hasło konta ucznia zostało złamane, albo ktoś się włamał, albo cokolwiek, to możemy kliknąć zablokować tego użytkownika i on się już nie zaloguje do czasu wyjaśnienia sprawy i odblokowania przez administratora. No i koszyk, czy też kosz do usuwania. OK. Dalej mamy podstawową informację o użytkowniku, nazwa użytkownika, aliasy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten od Microsoft.com też jest, nie? Czyli jeśli nawet ustawimy użytkownikowi tą naszą domenę, to on jeszcze dodatkowo ma ten drugi adres zawsze przypisany. OK. Nazwa użytkownika to jest ta nazwa, którą użytkownik się loguje do portalu i do swoich usług. Dalej mamy informację o grupach, o rolach. No akurat nasz uczeń nie ma żadnej roli przypisanej. Informacje kontaktowe, możemy je edytować tutaj, ewentualnie podejrzeć, czy jakieś aktywacje pakietów Office były dokonywane. No my nie mamy licencji, więc tutaj nic nie będzie. Jeśli by użytkownik, nasz uczeń, zainstalował aplikację na komputerze i się zalogował z aplikacji na komputerze, czy też na telefonie, to tutaj się nam pojawi lista urządzeń, z których użytkownik się dostaje do naszych usług. Licencje i aplikacje, jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie podejrzeć, jaką licencję ma przypisaną uczeń. Proszę zwrócić uwagę, że w tej takiej licencji dla uczniów lub studentów mamy jeszcze aplikacje. I tu domyślnie są wybrane wszystkie. Możemy poszczególne aplikacje powyłączać, jeśli wiemy, co wyłączamy i jesteśmy tego świadomi. Bo były też pytania na grupie, że coś nie działa, nie widać kalendarza. No a kalendarza nie było widać, no bo administrator stwierdził, że nie włączy planu Exchange Online Plan 1, no bo stwierdził, że uczniowi nie potrzeba skrzynki mailowej. Może i nie trzeba, ale za chwilę się okaże, że te usługi są bardzo ściśle ze sobą powiązane i jak wyłączymy jedną rzecz, to inna rzecz może przestać działać. Więc trzeba tutaj z rozwagą działać na włączaniu, wyłączaniu. OK? Dalej mamy jeszcze informacje o poczcie, czyli o skrzynce pocztowej bezpośrednio już z tego panelu i ewentualnie OneDrive, czyli zarządzanie plikami. Też widzimy, ile użytkownik zużywa miejsca i w ogóle. OK, dobra. To jest podstawowy widok użytkownika z tej perspektywy. Dodatkowo mamy kolumny. Możemy sobie wybrać widok, jaki chcemy, żeby był wyświetlany. Proszę zwrócić uwagę, że nazwa wyświetlana jest zaszarzona, nie mogę jej wyłączyć, więc zawsze będziemy widzieli nazwę wyświetlaną, reszta jest dowolna. Stanowisko, dział, licencje, gość sobie sam włączyłem, żeby widzieć, tak, czy to konto jest gościa, czy nie gościa, jakie ma stanowisko. Stanowisko to może być uczeń napisane albo nauczyciel i tak dalej. I jest dział. Dział zgodny z tym, co na grupie Szkoła z Office 365 pisze i powtarzam. Warto dodać tutaj tą informację. Z jakiego rocznika jest uczeń? To nam i z jakiego oddziału? To nam później bardzo mocno ułatwi administrację takimi użytkownikami i wyświetlanie i zarządzanie nimi. Proszę zwrócić uwagę, teraz pokażę coś. Mamy zaznaczoną Albinę i mam informację, że jest jeden selected zaznaczony. No tutaj takie spolszczenie nie do końca pełne. Odznaczam, tak, i znika nam zaznaczenie. Możemy wyszukiwać, ale obok jest filtr, czy też w polskim tłumaczeniu filter, pewnie odfiltruj. Mogę stworzyć filtr lub jeśli już mam jakieś stworzone, to będę je widział tutaj. Proszę zwrócić uwagę, mam taki filtr 2012A. Ja go kliknę i za chwilę wyjaśnię, co się tutaj zadziało. Został przefiltrowany, lista użytkowników została przefiltrowana i widzę tylko użytkowników, którzy mają w dziale frazę 2012 podkreśnik duże A. Proszę zwrócić uwagę, że nauczyciel też tu się łapie. Tak? Jeśli zatem wejdę do edytuj filtr, to widzę, że jedynie poszukuję pod działem wartości w dział 2012A i wszystko inne. Utworzę nowy w takim razie filtr. Wyczyszczę ten. Jeszcze raz filter. New filter, czyli nowy filtr.
Teraz znowu zrobię 2012, podkreśnik A, uczniowie. Teraz wpiszę znowu w dział 2012, podkreśnik A, ale przypisana licencja na produkt to jest dla uczniów lub studentów, czyli teraz sprawdź, czy użytkownik ma licencję dla uczniów i studentów i ma w dziale podane 2012A. Klikam dodaj. I od razu powinien mi się zastosować. No i proszę zwrócić uwagę, że zniknął nam nauczyciel. Świetnie. Teraz, jeśli już mam taką listę użytkowników, ja może zrobię inny filtr, bo już na tej grupie pracowałem, zmienię sobie na 2016. I tutaj tylko sobie zmienia na 2016, uczniowie. Ale dla wszystkich. O, wybierz licencję, nie, zapisz. Dobra, teraz mam wszystkich i mam też nauczyciela. Longin Michalski. OK, zaznaczam sobie teraz, mogę pojedynczych użytkowników zaznaczać lub też koło nazwy wyświetlanej mogę kliknąć, zaznaczą mi się wszyscy. Zaznaczyli mi się wszyscy. Pojawiły mi się nowe opcje. Zarządzaj licencjami produktów, zmień domeny lub pod kropeczkami zarządzaj grupami. I teraz w ten prosty sposób mogę dodać sobie, to jest 2016, tak? Myślę, że pamiętam, 2016, tak. Mogę sobie dodać rocznik 2016, oddział A. No i załóżmy do tej grupy. Za chwilę dojdziemy do grup i opowiem, skąd one się wzięły. Dodaję tych uczniów, klikam zapisz. Informacja o tym, że zostali dodani. Jeden użytkownik się nie powiódł z dodawaniem, dlatego że jest już członkiem tej grupy. Już tam został dodany. Dobra. No i teraz ci uczniowie są członkami tej grupy 2016. Teraz jakbym chciał sobie przejść do grup, za chwilę to uczynię, to wtedy mogę wyświetlić członków poszczególnych grup. Dobra. Myślę, że na tym etapie wystarczy, jeśli chodzi o ten panel. Przejdę teraz do grup. W grupach mam grupy, usunięte grupy i udostępnione skrzynki pocztowe. Wybiorę grupy. Widok jest podobny. Mamy belkę, aczkolwiek trochę mniej opcji. Możemy wybrać kolumny. Tu akurat domyślnie są wszystkie zaznaczone, więc w zasadzie nie ma sensu nic tutaj zabierać. Mamy informację, ile tych elementów jest, 56 w moim przypadku. No i mamy widok i informacje o grupach. Ten all company, te trzy grupy tworzą się same. Jeszcze nie rozgryźliśmy z znajomymi, dlaczego się tworzą akurat trzy, no ale się tworzą, ich nie ruszamy. Dalej mamy taką grupę, która się nazywa Matematyka 2078A z adresem mailowym, typ Office 365. Tu się pojawia ikonka. Skończyła mi się sesja administratora, muszę się zalogować raz jeszcze. Grupy, no. Ta matematyka, tak? I tu mamy ikonkę malutką, że z tą grupą, informacja to jest, że to z tą grupą jest połączona aplikacja Microsoft Teams. A tak naprawdę z perspektywy Teams to jest grupa tego naszego zespołu. Typ członkostwa jest przypisany, czyli że my przypisaliśmy. No i domyślnie mamy, że jeśli mamy zespół w Teams, to prywatność, czyli widzialność członków tej grupy jest hidden members, czyli użytkownicy z zewnątrz nie widzą, kto jest członkiem tej grupy, widzą tylko członkowie tej grupy. No i informacje, kiedy zostało utworzone i tak dalej. I teraz tak, mamy też grupy security, mamy Office 365, ale bez zespołu Teams, czyli to jest grupa, którą stworzyłem sobie tutaj, czy to jest z PowerShell'a. Mamy też grupę zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty i samą grupę zabezpieczenia bez obsługi poczty. To są trzy grupy, które tutaj widzimy. I teraz może informacja o tym,
czym się różnią poszczególne grupy. Najczęściej tworząc grupę, znaczy tworząc zespół w Teams, jak już widzicie, tworzy nam się grupa Office 365. Grupy Office 365 splatają tak naprawdę w tym momencie funkcjonalności, większość funkcjonalności dostępnych w Office 365. Od obsługi Teamsów, po OneDrive'a czy też SharePoint'a, po kalendarze grupowe, czy też skrzynki takiej grupy. I one dość często, i one się najczęściej pojawiają. Jeśli jesteśmy świadomym użytkownikiem i administratorem Office 365, być może czasem będziemy też chcieli skorzystać z innych typów grup. Na przykład z grupy zabezpieczeń. Grupa zabezpieczeń różni się między innymi tym od grupy Office 365, że mając członków takiej grupy, mając członków w takiej grupie, tej grupie możemy nadawać poszczególne czy też konkretne uprawnienia do innych usług. Nie możemy takich uprawnień nadawać grupom Office 365, ponieważ nie mają funkcjonalności, nazwijmy to security, tej zabezpieczeń. I teraz mamy dwa typy grup zabezpieczeń. Jak już tutaj widzieliśmy, jedne są z obsługą poczty, inne są bez obsługi poczty. Ten portal nam wyświetla w ten sposób, że to jest grupa zabezpieczeń. Z perspektywy Office 360, z perspektywy Exchange Online, czyli skrzynek pocztowych, to grupa zabezpieczeń z obsługą poczty to jest grupa dystrybucyjna z włączoną opcją security. Właśnie i teraz jest czwarty typ grup, same grupy dystrybucyjne. I teraz wyobraźmy sobie scenariusz. Mamy nauczyciela, wychowawcę, który chciałby poinformować swoich podopiecznych, swoich wychowanków poprzez wiadomość e-mail. Chciałby im wysłać e-mail. Może ich dodawać pojedynczo do poczty, znaczy też do wiadomości. Może też wysłać wiadomość do grupy. I wtedy wszyscy członkowie tej grupy otrzymają wiadomość do swoich skrzynek. I teraz, żeby wysłać taką wiadomość, to grupa musi mieć funkcjonalność skrzynki pocztowej, czyli Exchange Online. I taką funkcjonalność mają grupy Office 365, grupy dystrybucyjne oraz grupy dystrybucyjne z opcją zabezpieczeń, czy też z tej perspektywy grupy zabezpieczeń z włączoną pocztą. To są trzy grupy, na które możemy wysyłać wiadomości. No okej, okay. No dobra. I teraz pytanie, których grup używać kiedy? W zależności od scenariuszy, jeśli mamy zespoły w Teamsach, no to automatycznie tworzy nam się grupa Office 365. Jeśli tworzymy sobie dedykowaną witrynę w aplikacji w SharePoint Online, tworzy nam się grupa Office 365, ale bez zespołu w Teamsach. Jeśli tworzymy grupę w Yammerze, nie wiem, czy ktoś z Państwa, czy też ktoś z Was korzysta z Yammera. Jeśli tworzymy grupę, czy też tak, grupę w Yammerze, tu jest na przykład Rada Pedagogiczna, taka grupa też tworzy się w Office 365 jako 365. Żeby namieszać jeszcze bardziej, gdzie jest mój nauczyciel? Nauczyciel. To jest nauczyciel, który też jest w Radzie Pedagogicznej w zespole Teams. Tak, Rada Pedagogiczna. Spoko. I teraz jeśli mamy grupę w Yammerze i taki sam zespół o tej samej nazwie, to mamy dwie takie same grupy, które się nazywają Rada Pedagogiczna. Tu, Rada Pedagogiczna, tylko im się adres mailowy zmienia, bo tak system sobie rozróżnia. I wtedy jesteśmy tylko w stanie rozpoznać to na podstawie tego, czy Teamsy są włączone, czy nie są włączone. Dobra. Grupy zabezpieczeń. Przepraszam, tak? Że ci przerwę. Ja bym tylko dodał jedną rzecz, że warto się zdecydować w przypadku Yammera, że albo Yammer, albo Teamsy.
To taka rada do zastosowania, bo właśnie potem jest taki, może się pojawić taki bałagan i użytkownicy sami nie będą wiedzieli, gdzie iść, więc jeżeli chcemy, można korzystać oczywiście w ramach jednego środowiska i z Yammera, i z tenantów, natomiast jeżeli właśnie, tak jak Emil tutaj pokazał tą radę pedagogiczną jako przykład, to taka rada dla uczestników, żeby decydowali się, że jeżeli w danym przypadku korzystamy z Yammera, to korzystajmy z Yammera, co też widać po tym, że na przykład do grupy Office 365, która się założyła dla Yammera, nie jesteśmy w stanie dodać Teamsów. Nie jest to możliwe. To tak tyle w ramach wtrącenia. Dziękuję, Michale. OK. I teraz tak, jeśli nie chcemy tej całej otoczki, tych wszystkich usług, skrzynki pocztowej dla grupy, strony w SharePoincie i tak dalej, ale chcemy mieć możliwość wysyłania wiadomości do grupy uczniów, to skorzystajmy z grupy zabezpieczeń z włączoną pocztą. To jest najbardziej uniwersalna grupa, jeśli chodzi o wysyłanie poczty i komunikacji z członkami tej grupy. Jeśli chcemy zablokować pewne rzeczy i tutaj na grupie Szkoła z Office 365 pojawiały się te pytania i co chwilę się przejawia ten temat, jak zablokować uczniom możliwość blokowania tworzenia zespołów. Tak? Bo jeśli jestem uczniem, tutaj tą Albiną i sobie wejdę do Teamsów, to mogę tworzyć zespoły. My na koniec to wyłączymy, ale żeby to wyłączyć, potrzebujemy grupy typu security, czyli zabezpieczeń. I to jest właśnie ten trzeci czy też czwarty typ grupy, z którego możemy skorzystać. Zadziałałoby to też z grupą dystrybucyjną, tylko wtedy, jeśli mamy grupę funkcyjną, która ma tylko odpowiadać za blokowanie dostępu czy też umożliwienie tworzenia grup, to nie ma sensu wykorzystywać funkcjonalności poczty, tworzymy tylko grupę zabezpieczeń. Więc tak jak Michał powiedział, warto się zdecydować, zanim zaczniemy cokolwiek robić. Ja wiem, że tutaj część uczestników tego webinarium już ma pokonfigurowane dużo rzeczy i ci z was, którzy oglądają to w przyszłości, też już ma pewnie pokonfigurowane, już jest za późno, ale gdybyście chcieli rozwijać dalej i planować rozwój platformy, to warto się zastanowić, jakich funkcjonalności będziecie potrzebować od konkretnej grupy tutaj na tym przypadku. Dobrze. Grupa zabezpieczeń z włączoną pocztą ma jeszcze jedną zaletę. Możemy włączyć moderację dostarczania wiadomości do takiej grupy. Czyli jeśli mamy moderatora grupy i ktoś wysyła wiadomość na tą grupę, to moderator dostanie informację, że ktoś próbuje wysłać, znaczy ktoś dostanie informację, kto wysyła na tą grupę i jaką wiadomość i może zdecydować dostarcz lub nie dostarcz. Warto dla takiej grupy włączyć moderację, jak na przykład uczniowie albo szkoła, tak, gdzie mamy wszystkich uczniów, wszystkich członków, uczniów i nauczycieli. Ja może stworzę taką grupę, bo ja tylko gadam, a nic nie otworzyłem na tym etapie. Typ grupy, tu się to wybiera. Podstawowe funkcjonalności tylko. Ja wybiorę zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty. Kliknę dalej. I dam tutaj uczniowie. Tak, ok, mogę dodać tutaj opis grupy. Ale nie muszę. Klikam dalej. Adres e-mail. Uczniowie. I teraz tak, domyślnie jest wyłączona komunikacja z zewnątrz. I ja bym tego nie włączał dla uczniów. To nas zabezpiecza przed tym, że jeśli kogoś mamy z zewnątrz organizacji, rodzica czy też osobę o niezbyt poprawnych intencjach, który no. Jesteśmy w stanie się domyślić, że jeśli mamy szkołę, to mamy taką grupę dystrybucyjną jak uczniowie czy też nauczyciele i będzie próbował wysyłać maile. To tego nie zaznaczajmy, wtedy wiadomość nie zostanie dostarczona z zewnątrz. Osoby tylko z wewnątrz tej naszej organizacji, czyli ze szkoły, będą mogły wysłać wiadomość. Dobra, no i tworzę. OK. Grupa jest utworzona. Teraz pamiętamy naszych użytkowników. Wrócę do użytkowników. Wyświetlę sobie, bo maksymalnie można tutaj 40 osób zaznaczyć, więc ja sobie przefiltruję tylko tą naszą 2012A.
2012A, zaznaczę, odznaczę nauczyciel, kliknę zarządzaj grupami i dodam grupę uczniowie. Uczniowie, szkola, zapytaj emila.pl. Być może jeszcze nie utworzył jej. Jeszcze pewnie nie została stworzona skrzynka, więc za szybko trochę chciałem. To do tego wrócimy za chwilę. Dobra. I teraz tak. Mamy te grupy. Wiemy, jakie mamy typy. Zobaczmy, teraz klikniemy i zobaczmy, jaką mamy konfigurację tutaj. Tutaj standardowo mamy ogólne, podstawowe adresy e-mail, kiedy została utworzona. Mamy informacje o członkach. Trzech członków, to jest akurat matematyka, czyli to jest szkoła, to jest Teamsy. Ustawienia, czy prywatna, czy ten, tak? I wysyłaj kopię konwersacji i zdarzeń grupowych do członków grupy, no bo to jest grupa Teamsów, więc wtedy tam jest komunikacja, że ktoś coś napisał i tak dalej. Informacje o Microsoft Teams. Nie ma informacji, żeby utworzyć zespół do tej grupy, no bo to jest grupa Teamsów. Dobra, zobaczmy w takim razie grupę Office 365 bez Teamsów. Proszę zwrócić uwagę, że to jest Hidden Members, czyli członkowie ukryci. Ja jestem administratorem, więc ja oczywiście widzę tych członków. Tak, 16 członków. Ustawienia, tutaj się nic nie włącza, Microsoft Teams. Mogę kliknąć utwórz zespół. Nie polecam tej opcji. Jeśli już mamy tworzyć zespoły, to albo administrator automatem z PowerShell'a, albo z poziomu Teamsów sobie tworzyć. W przypadku grupy zabezpieczeń z włączoną pocztą nie ma już opcji Teamsów. Mamy ogólne, członkowie i ewentualnie ustawienia i też ustawienia są troszeczkę inne. OK. I ustawienie zaawansowane, proszę zwrócić uwagę, że nas odsyła do centrum administracyjnego programu Exchange. To za chwilę do niego przejdziemy, gdy przejdziemy do portali zarządzających. W przypadku zabezpieczeń grupy tu są tylko członkowie, już nawet nie ma obsługi poczty, no bo nie włączyliśmy obsługi poczty. Więc mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe i logiczne. Wyszukam tu sobie grupę uczniowie. Uczniowie. Utworzyłem? Może nie kliknąłem utwórz. OK, dobra. Za chwilę ją znajdziemy. Domyślnie teraz przejdźmy do kolejnego etapu, czyli do paneli administracyjnych. Domyślnie są zwinięte, trzeba kliknąć pokaż wszystko. Tu mamy najczęstsze Azure Active Directory, Exchange, SharePoint, Teams, no i później wszystkie centra administracyjne. Jak kliknę wszystkie centra administracyjne, zostanie mi się to na lista. I tutaj możemy konfigurować ustawienia poszczególnych usług w naszej organizacji. Ja bym może zaczął od Exchange'a. Klikniemy Exchange, otwiera nam się nowa zakładka. No i tutaj mamy adres outlook.office365.com i ważne, łamane na ECP, czyli Exchange Control Panel z angielskiej nazwy tej strony. OK. Mamy sugestie, żeby skorzystać z PowerShell'a, o którym będziemy mówić w przyszłości. Tu mamy widok poszczególnych zakładek, co możemy skonfigurować. Nas interesuje na początek, interesują adresaci. Przejdę do adresatów w tym widoku. Znowu mamy skrzynki pocztowe. Proszę zwrócić uwagę, że to są ci użytkownicy, którzy byli tam w portalu, aczkolwiek to są tylko ci, którzy mają skrzynkę włączoną. Dalej mamy grupy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj widzę tylko grupy Office 365 i zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty. Nie widzę tych grup zabezpieczeń bez obsługi poczty, no bo z perspektywy Exchange'a online one są nieistotne, one nie istnieją tak naprawdę z jego punktu widzenia, no bo po co miałby się nimi interesować, skoro nie obsługują poczty, no nie? Tu zarządzamy pocztą. I teraz tak, mamy tą grupę rocznik 2012 oddział A. Zobaczmy, czy się już pojawiły ci nasi uczniowie. No, tu uczniowie już są. Zabezpieczeń z włączoną pocztą, z obsługą poczty. Jak dwa razy kliknę na tą grupę, to wyświetli mi się okienko administracyjne. Dobra. Teraz
Znowu się pojawiło na grupie ostatnio pytanie, znaczy pytanie. Problem był taki, że się dwa konta o tej samej nazwie wyświetlanej jednemu z członków naszej grupy wyświetlały. No i on, jedno było kontem administracyjnym, drugie kontem takiego użytkownika codziennego. No i on pytał, jak zaradzić, żeby uczniowie nie pisali na konto administracyjne. No to na początek zmieniamy nazwę wyświetlaną, żeby nie sugerowała, że to jest ta osoba. A drugie, takie konto, czyli skrzynkę pocztową, czy też tutaj grupę, możemy ukryć z list na liście adresów. Wtedy jak będziemy ją przeszukiwać, książkę z podpowiedziami, to ona się nie będzie wyświetlać. Trzeba będzie znać jej adres, żeby wysłać tam maila. Ja na razie nie będę tego robił, bo chcę, żeby się podpowiedziało. Dalej możemy właściciela. Właścicielem jest Emil Wasilewski, no bo ja ją założyłem. Dodam jeszcze Dominikę, czyli naszego nauczyciela testowego. On będzie właścicielem tej grupy. Właściciele mogą zarządzać członkostwem w grupach, czyli mogą dodawać członków i usuwać. W członkostwie mamy na razie pusto, mogę sobie tutaj dodać. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj widzę tylko uczniów. Nie widzę grup. Wyszukiwanie zaawansowane mogę przejść. Tak, i tutaj wyszukiwać na podstawie działu na przykład. O, proszę bardzo, 2012, podkreśnik A. OK, szukam, proszę bardzo, wyświetlili mi się wszyscy. Zaznaczam wszystkich. Dodaj. Kolejny moment, w którym przydają nam się oznaczenia w dział. Proszę bardzo, ja szybko wyszukałem uczniów. Dalej zatwierdzanie członkostwa, nie, zarządzanie dostarczaniem i zatwierdzanie wiadomości. Wiadomości wysłane do tej grupy wymagają zatwierdzenia przez administratora, tak. I teraz moderatorem grupy jest Dominika. I teraz Dominika za każdym razem będzie dostawała wiadomość, że ktoś próbuje wysłać. Nadawcy, którzy nie wymagają zatwierdzenia wiadomości, dyrektor szkoły. Tak, czyli dyrektor może wysyłać bez akceptacji, no bo to jest dyrektor, więc on może wysyłać. No i tam dalej jeszcze opcje poczty i tak dalej. Tutaj mamy poradę dotyczącą poczty. Uważaj, wysyłasz wiadomość do wszystkich uczniów. Dobra. I za chwilę zobaczymy, co nam to da. Zapisywanie zostało zakończone pomyślnie. Dobra, mamy obskoczonych uczniów, mamy grupę uczniów, mamy członków grupy w środku. Świetnie. W panelu administracyjnym Exchange'a jeszcze mamy przepływ poczty, którego wrócimy na koniec. Tutaj możemy blokować i blokować dostarczanie na przykład wiadomości, albo zróbmy to od razu. Mamy jeszcze chwilę czasu. Utwórz regułę. Ta instrukcja do konfiguracji tego jest w plikach na grupie Szkoła z Office 365 na Facebooku. Blokada do uczniów. I teraz tak, zastosuj tę regułę, jeśli nadawca jest zlokalizowany wewnątrz organizacji, tutaj musimy wyświetlić więcej opcji, oraz nadawca jest członkiem tej grupy i tu znowu szukamy sobie uczniowie. Jest uczniowie. Uczniowie, może literówkę, dobra. Tak, czyli to w zasadzie nie jest potrzebne, czyli nadawca jest członkiem uczniowie, wybierz opcję i tu jest blokuj wiadomość, odrzuć wiadomość i dodaj wyjaśnienie. Nie możesz wysyłać poza szkołę. OK, dobra, dobra, dobra. I tu w zasadzie można zapisać. I za jakiś czas ta reguła zostanie zastosowana, więc jeśli Adelaida będzie chciała wysłać wiadomość poza szkołę, to dostanie zwrotkę, że nie udało się wysłać. Dobra, zapisuj, zapisuj. Zapisuj, zapisuj. No, to mu chwilę zajmie. O, dobra, zapisał. Świetnie. Tutaj mam jeszcze taką regułę, gdzie jeśli wiadomość przychodzi z zewnątrz, no to dostajemy informację, że dostaniemy nagłówek w temacie jest, że jest z zewnątrz. Ale dobra, do tego dojdziemy. Dobra,
wracam w takim razie, z Actionem na razie kończymy. Wracam do naszego portalu administracyjnego, teraz Azure Active Directory. Kolejny bardzo duży portal. I teraz tak, mamy użytkowników i mamy grupy. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że to cały czas są te same konta i te same grupy. Z perspektywy Office 365, Teamsów, Yammera, SharePointa, OneDrive'a i wszystkich innych usług Office 365, źródłem tożsamości jest Azure Active Directory, czyli ten portal, czy też usługa, w której portalu się znajdujemy. Azure Active Directory zarządza całością tożsamości i identyfikacji naszych użytkowników. To, co widzimy w portalu Office 365, czyli tutaj, tutaj, czy później wyszukujemy i tak dalej, to jest reprezentacja tego, co się znajduje w Azure Active Directory. Świetnie. Dobra. Teraz szukamy tej naszej Albiny Szczepańskiej, jest tutaj. Mamy informację o użytkowniku, pytanie skąd jest, gdzie to konto jest zlokalizowane i tu proszę widać, że to jest Azure Active Directory. Dobra, Albina Szczepańska. Mamy informację o użytkowniku. Nazwa wyświetlana, adres mailowy, tu jest ID takiego, unikalny taki ID obiektu w Azure Active Directory, po którym zawsze zlokalizujemy tego konkretnego użytkownika. Mamy informację o dziale i dodatkowo jest informacja o menedżerze. Manager. Czyli to nie jest menadżer, tylko menedżer. Proszę. W tym przypadku menadżerem jest ustawiony wychowawca ucznia. Domyślnie się tego nie robi, ale ja polecam to robić. To ma konsekwencje swoje. Plusy dodatnie. Więcej plusów dodatnich niż ujemnych. Czyli jeśli mamy wychowawcę, to podopieczni, tak? Czyli klasa tego wychowawcy, uczniowie mają wskazanego, że menadżerem jest ich wychowawca. Jak wejdę do Dominiki Sawickiej, to jej menadżerem jest dyrektor szkoły. I to się taka hierarchia, jak już widać, robi. Teraz do czego to można wykorzystać? Wrócę jeszcze do Albiny na chwilę. Mamy informacje o logowaniach, mamy informacje, w ilu grupach jest nasz użytkownik i tak dalej, i tak dalej. Możemy też określić, czy osoba jest nieletnia i tak dalej. Ja bym tego nie dotykał na razie. Na razie niech działa tak, jak jest. Bo wtedy się, jak to się ustawi, to się aplikuje jakieś dziwne konfiguracje i później jest zastanawianie się, dlaczego coś nie działa, a powinno. Dalej, były pytania, czy da się sprawdzić, czy się użytkownik kiedyś logował. Da się. Odpowiedź jest, da się. Tu z poziomu użytkownika widzimy logowania. I mamy informację, w ciągu ostatnich 24 godzin użytkownik rozpoczynający się, i tu proszę zwrócić uwagę, że to jest ID, tak? Czyli jesteśmy pewni, że to jest ten użytkownik. Logował się x razy, tak? Dużo razy, to tam co chwilę się loguje, tak? Microsoft Teams Web Client. Przed chwilą wszedłem na Teamsy. Z adresu IP i tak dalej, do Office'a, to jest ten użytkownik, nie? Proszę zwrócić uwagę, wszedłem na Teamsy i tu już nam się pojawiło, że wszedłem na Teamsy. Mogę sobie podejrzeć, że wszedłem, agent użytkownika to jest przeglądarka, Microsoft Teams Web Client, z jakiej lokalizacji, informacje z urządzeniu, czyli z Windowsa 10 wszedłem, z konkretnej przeglądarki Opery i tutaj jeszcze jakieś dane, informacje dodatkowe, jeśli byłyby stosowane. To jest jedna rzecz. Dalej mamy też dziennik inspekcji, czyli możemy podejrzeć, co się z użytkownikiem działo. Proszę zwrócić uwagę, że użytkownik dzisiaj o 11.39 usunął grupę nauczyciele testowi, czyli stworzył, czyli musiał ją stworzyć. No faktycznie dodał taką grupę, a za chwilę ją usunął, bo się pomyliłem, nie z tej przeglądarki wszedłem i usunąłem, ale z historii zostało. Mamy informację, że użytkownik został zaktualizowany. Zobaczmy, co się stało. I proszę zwrócić uwagę, że to ja zaktualizowałem. Co było modyfikacją? No się zmienił target, nowa wartość, że się wstawił member. Ewentualnie tutaj został dodany do grupy. Matematyka 2070A. Emil Wasilewski dodał.
Jest wszystko, widać wszystko. Na poziomie użytkownika, ale jak przejdziemy na poziom użytkowników wszystkich, no to oczywiście mamy widok w całości, tak już bez filtracji. Kto, kiedy, co zrobił. Da się to sprawdzić. To widzą administratorzy. Tak? Tego nie zobaczy zwykły użytkownik. OK. Mamy informację, że został ustawiony na przykład manager. Teraz zobaczmy, co jest jeszcze ciekawego w grupach. W grupach jest podobnie. Proszę zwrócić uwagę, że tu widzimy grupy biuro. Biuro to jest tłumaczenie Office 365. Office, jako że to biuro, on sobie tak tłumaczy, czyli to jest biuro. Grupa zabezpieczeń, zabezpieczeń z obsługą poczty. I teraz proszę zwrócić uwagę, klikam zabezpieczeń z obsługą poczty i mam informację we właściwościach, że w zasadzie tutaj nie mam żadnych opcji edytowania, tak? W witrynie Azure Portal nie można zarządzać niektórymi grupami. I tu jest dowiedz się więcej, gdzie zarządzać tymi grupami. I to jest dlatego, że grupy zabezpieczeń z pocztą, czy też ogólnie z pocztą, są zarządzane przez chwilę tam byliśmy, portal Exchange Online. My tutaj możemy zarządzać grupami zabezpieczeń. I tu już wszystko widzę, właściwości, mogę zmienić nazwę, opis grupy dodać, nie mogę zmienić tylko typu, nie? No bo jak już utworzymy to, to widać, to tak, tak, to tutaj to już jest w ten sposób. I tutaj też przeglądy dostępu na przykład tu się pojawiły. I tu możemy zobaczyć, no, że potrzebujemy dodatkowej licencji. Niestety większość fajnych funkcjonalności Azure Active Directory i Office 365 wymaga płatnej licencji. Opcja A1, czyli ta szkolna za darmo, nie ma tych opcji wszystkich. No więc się nie da, niestety. Bo były pytania też, jak zarządzać życiem grup, nie? Czyli jeśli ktoś nie korzysta z grup, żeby je wykryć i tak dalej. Jest coś takiego jak opcja od niedawna wygasanie grup, czyli jeśli nikt się nie logował do grupy, nikt nie napisał na kanale Teamsów albo coś, to się da ustawić, że grupa taka automatycznie zostanie usunięta. Oczywiście wymagana jest licencja, w tym przypadku P1 minimum, Azure Active Directory, i wtedy możemy ustawić wygasanie takich grup. Zasady nazewnictwa, wydaje mi się, że też są, patrzyłem, też są dostępne w wersji płatnej. Jest też możliwość przypisywania dynamicznie członków do grup. Czyli jeśli mamy grupę rocznik 2012 oddział A, to może moglibyśmy ustawić opcję, że wszyscy użytkownicy, którzy mają w dziale 2012 podkreśnika, są automatycznie dodawani do tej grupy. Niestety dynamiczne grupy wymagają płatnej licencji. Więc w wersji A1 nie ma tego, więc nie będę tego pokazywał. Dalej. Z perspektywy administratora Office 365 ten widok, w którym jesteśmy, też jest dość istotny i warto tu zajrzeć. To jest praktycznie domyślna konfiguracja usługi Azure Active Directory. I mamy właściwości i ustawienia użytkownika. Ja bym zaczął od właściwości. Tutaj mamy informację, jak się nazywa nasz katalog, osoba kontaktowa i też zarządzaj wartościami domyślnymi zabezpieczeń. Z tego nagrywałem nawet filmik na grupie. Ja mam zaznaczone nie. Ja miałem zaznaczone nie w tym nowym tenancie, jak go niedawno stworzyłem, i to było zaznaczone nie, bo domyślnie niedawno było zaznaczone tak. Co to powodowało? Że w domyślnych wartościach tych ustawień wymagało uwierzytelnienia wieloskładnikowego, czyli two-factor authentication, czyli podania numeru telefonu, maila, aplikacji i tak dalej. Tu się zaskoczyłem trochę, jak się ostatnio zalogowałem, bo domyślnie teraz już jest wyłączone na nie. Możecie sprawdzić to u siebie. Więc tutaj można to wyłączyć na nie i wtedy domyślnie nie będzie pytał uczniów o wieloskładnikowe uwierzytelnienie. Dobra. Dalej mamy ustawienia użytkownika. Jedną rzecz tylko wyłączymy. O, zapomniałem aplikacji wyłączyć. Jeszcze tylko dodam odnośnie polityk nazewnictwa. One wymagają licencji Azure AD Premium lub takiej Azure AD Basic Edu, która jest w A1. Więc jeżeli chodzi o nazywanie grup, to można skonfigurować w A1. Okej, świetnie, dzięki za realizację.
Tak, no wygaszanie tylko wymaga licencji premium, natomiast też są pewne takie pakiety licencyjne edukacyjne, bo wystarczy zakupić licencję dla wszystkich nauczycieli na te funkcjonalności takie zabezpieczające, co daje pokrycie też w licencjach dla uczniów. Czyli dla wszystkich, jeżeli cały personel szkoły będzie miał taką licencję zakupioną, to wtedy też uczniowie są objęci takim benefitem licencyjnym. Warto sobie to odnotować, że czasem się opłaca trochę zapłacić, żeby zyskać jeszcze więcej. Okej, okay. Teraz mamy ustawienia użytkownika. Tu polecam wejść i na portalu administracyjnym zaznaczyć tak, bo tutaj jeśli domyślnie zaznaczone nie, i teraz każdy uczeń, proszę bardzo, ta moja Albina, tak, jeśli dobrze pamiętam, tak, Albina, ona też jak sobie zna adres, aad.portalazur.com, to sobie tutaj wejdzie. To jest specyfika usługi, tak? No bo musimy widzieć użytkowników, tak? Użytkownik zwykły to widzi. Musimy widzieć, żeby móc ich wyszukiwać, żeby napisać do nich maila i tak dalej, i tak dalej. To jest naturalne. Da się to wyłączyć, ale to niesie ze sobą bardzo głębokie konsekwencje, gdzie nie działa większość usług, na których nam zależy, jeśli chodzi o współpracę. Więc da się, ale nie polecamy. Żeby to wyłączyć, ten dostęp do portalu, to administrator wystarczy, że kliknie na tak i kliknie zapisz. I po chwili, no mówię, nie mówię, że od razu, tak to też trwa tam do godziny. To mi zniknie ta opcja. O właśnie, już mam. Brak dostępu. Tu mnie szybko w takim razie poszło, tak? I tu już jest brak dostępu. Zwykły uczeń tutaj tego nie widzi. I warto to skonfigurować, bo widziałem kilka konfiguracji domyślnych szkół, które nie miały tego zaznaczonego. Dalej, warto zaznaczyć nie przy przyłączeniu kont LinkedIn, żeby użytkownicy sobie nie dodawali, żeby jak z kimś korespondują albo coś w tym stylu, żeby im się nie wyświetlały jakieś dziwne maile i konta. Zaznaczamy na nie, zapisujemy. OK. Wyłączamy też rejestrację aplikacji. Czysto. Użytkownik nic nie może, musi poprosić administratora. Świetnie. Dalej, znakowanie firmowe. Kiedyś to było płatne, teraz już jest domyślnie darmowe. Skonfigurujemy sobie, bo mamy to w agendzie, czyli identyfikacja szkoły. Mamy wskazanie grafiki za na ekranie i logo. Całkiem przypadkiem mam przygotowane tło, mam przygotowane logo. Wytyczne co do logo i tła są podane. Możemy też jeszcze podać tekst strony logowania. Witaj w szkole, zapytaj Emila. Tak? Świetnie. I wyślę, żebym został zalogowany. Zapisz. Dobra. I teraz potrzebuję jakiejś przeglądarki w trybie Ingoguto, czy też w trybie prywatnym. Portaloffice.com. Emil.Wasilewski. Szkola, zapytaj Emila.pl. Dalej. Proszę zwrócić uwagę, kod mi się pojawił. Wprawdzie jest zasłonięty, no ale nie można mieć wszystkiego. Więc warto sobie zaplanować. Co mi się tutaj? A, przeskoczyłem. To się pomieszało. Dobra. Warto sobie zaplanować obrazek, żeby się na przykład tutaj coś wyświetlało, albo tutaj. Mamy też logo, słówkę. Witaj w szkole, zapytaj Emila.pl. Taka identyfikacja bardzo prosta, bo jeśli uczeń zadzwoni do nauczyciela i mówi, że on się nie może zalogować, wyświetla mu się, że konto jest coś tam nie działa. To wtedy pytacie, czy widzi kota i słówkę. Jeśli nie widzi, to znaczy, że podaje złego maila. Pewnie ma literówkę. Jeśli widzi i nadal mu nie działa, to najprawdopodobniej podaje złe hasło. Tak, tutaj, żeby nie trafił z numerem, z hasłem takiego. Tak, no i proszę bardzo, konto lub hasło jest niepoprawne. Jeśli widzimy kota, to znaczy wiemy, że konto jest poprawne. Znaczy, że konto istnieje w naszej usłudze Active Directory i Office 365, więc podajemy złe hasło. Jeśli się cofnę, i tu podam feedback, szkola, zapytaj
mila.pl, to od razu tu mi wyświetli, że nazwa użytkownika jest nieprawidłowa, tak? I się nie pojawia kotek, więc warto to skonfigurować. Prosta konfiguracja. Dalej nie będę się przeklikiwał, bo mamy pół godziny. A teraz chciałbym pokazać funkcjonalności, które już skonfigurowaliśmy, jaki to ma przekład, czy też przekładnie na użytkownika. Dobra. Podsumowując, mamy uczniów, którzy mają swoje ustawione działy i ci uczniowie są dodani do grup. I teraz jeszcze tę jedną grupę zobaczymy, tą rocznik 2012, na przykład tą Office 365, członkowie i właścicielem grupy. O, wyświetl. Chwilę mu zajmuje. Właścicielem jest Dominika Sawicka. I uczniowie mają wskazanego menadżera jako Dominika Sawicka. Dobra. To teraz tutaj pokazałem. Dobrze. To teraz odpalam komputer nauczyciela. Zwykły Windows 10. Zainstalowałem Office'a, żeby pokazać jedną funkcjonalność, której nie ma w przeglądarce. Mam portal Office 365. Przy okazji pokażę wam jedną rzecz. Jak wejdziemy w Edge'a nowego, tego Microsoft Edge, między innymi warto skorzystać z Edge'a dla tej jednej funkcjonalności, ale też tam na grupie Mariusz Kędziora też wielokrotnie zachęcał na przykład do konfiguracji profili i tak dalej, ale jeśli wejdziemy sobie na teams.microsoft.com, prawda? Soft.com. On mnie za chwilę zaloguje. I to jest przeglądarkowa wersja Teamsów. Ja mam też zainstalowaną wersję Teamsów. Teraz patrzcie to. Patrzcie, jaki feature. Trzy kropeczki. Aplikacje. Zainstaluj tę witrynę jako aplikację. I to jest. Teams. Albo damy web, żeby nam się tutaj. O, jest. Tak? Zwróćcie uwagę, że pojawiła mi się nowa aplikacja. Ja to zamknę. Teraz web Microsoft Teams. Przypnę sobie to do obszaru startowego. Tutaj też mam taką aplikację. No i teraz patrzę to. Klikam web Microsoft Teams. I odpala mi się bezpośrednio Teams. Powinien się na kalendarzu wyświetlić, bo taki adres zapisałem. Tak, i od razu mi do kalendarza wchodzi. Magia. Tak samo mam taką aplikację przygotowaną pod Portal Office. Żeby nie pamiętać, że to trzeba wejść na Portal Office, tworzę sobie taką mini aplikację i on mi wchodzi od razu po kliknięciu. Magia. Tu widać, że się jeszcze nie zaktualizowało. Dobra. Wejdźmy do Outlooka, do poczty. Z perspektywy poczty, tu już otwalił nową przeglądarkę, już wyszedł dalej. Mamy pocztę, mamy tu informację o jakiejś nowej konwersacji. Informację, że dodano cię. I proszę zwrócić uwagę, że mail został wysłany spoza mojej domeny, więc mam informację, że tu jest zewnątrz i w temacie też się dodało zewnętrzna. To jest ta reguła sprawdzająca, czy wiadomość pochodzi z zewnątrz. Dobra, ale to nie jest istotne w tym momencie. Tu mamy ulubione, mamy foldery i tu na dole pojawiają się grupy. Tu jest rocznik 2012, oddział A. Proszę zwrócić uwagę. Przed chwilą to widzieliśmy. Przejdę tutaj. To jest ta grupa. Rocznik 2012, oddział A, to jest Office 365 bez Teamsów, Hidden Members. Właścicielem jest Dominika. Mamy grupę. Jak sobie klikniemy na tą grupę, to nam się tutaj pojawiają członkowie tej grupy. Mamy pocztę, kalendarz, grupy, witrynę, notes, pliki, netplanner. Nie wiem, czy już kojarzycie, do czego to można wykorzystać.
ale było pytanie, jak planować spotkania dla zespołów, czy też dla klas. To jeśli mamy kalendarz grupowy dla wszystkich członków spójny, to możemy wydarzenie utworzyć tutaj i wszyscy członkowie dostaną to zaproszenie. Dalej, było pytanie, jak zaprosić dwie klasy na jedno spotkanie. Padają odpowiedzi na grupie facebookowej, załóż nowy zespół, zaproś tam uczniów i korzystaj z tego. Ja napisałem ostatnio, że to nie ma sensu, no bo po co nam tyle zespołów? Wystarczy w kalendarzu, to trzeba zrobić z Outlooka, z Teamsów to nie działa, nowe zdarzenie, aplikacja, spotkanie aplikacji Teams, tu się pojawi za chwilę link, tytuł, no i zaproś uczestników, rocznik, proszę bardzo, 2012, wyszukaj w katalogu, no i pokazuje mi, rocznik 2012 i pokazuje mi te roczniki. Rocznik 2012, oddział A, mail enabled, czyli to zabezpieczeń z zabezpieczeniem grupy, tak? No i rocznik 2012, B, Ctrl K, no i jest. Albo ten mail enabled, czyli grupa dystrybucyjna, albo ten zespół cały, nie? I teraz zwróćcie uwagę. Rocznik 2012, oddział B. Dominika nie jest członkiem tego zespołu i nie jest właścicielem tego zespołu, a grupa ma tryb Hidden Members. Jak kliknę plusik, to się nic nie dzieje. Jak wejdę, kliknę na to, widzę tylko adres mailowy tej grupy. Mogę poprosić do dołączenia tej grupy. Co w przypadku grupy Security Enabled? Też się, no, już się rozwija, jest. Tak? Rozwinęła się. Czyli rozwinął mi członków tej grupy, widzę wszystkich, bo jestem właścicielem, tak? No i teraz, jeśli tak rozwinęliśmy, proszę zwrócić uwagę, to wiadomości zostaną wysłane do każdego oddzielnie, nie na zespół. Więc ja muszę teraz wszystkich usunąć. Zamknę jeszcze raz to zrobię. OK. Nowe zdarzenie. Testowe i tutaj znowu rocznik 2000, oddział A, pyk, spotkanie Teams, może na, nie na dzisiaj, bo to jest przecież szkoła, jutro o 11:30, proszę bardzo, wyślij. Tak, wysłałem. Tu już się u mnie pojawiło, ten Dominika Sawicka, no bo to ja otworzyłem, więc mi się pojawiło. I teraz mam informację o tym, że coś się nie udało dostarczyć. Jakiś błąd mamy. Zobaczmy. Niestety w domenie zapytań zablokowała twoją wiadomość. No dokładnie. I teraz widzicie, pomimo tego, że wysłałem na grupę, no to wysyłał automat z zewnątrz, więc mi wywalił, że nie mogę wysłać, no bo nie. Dobra, czyli trzeba uważać z regułami. I to było wysłane do tej R2A, więc wyślę na grupę dystrybucyjną. Jeszcze raz. Wyedytuję. Edytuj, czyli zmieniamy członka, czyli nie chcę do tej. Chcę rocznik, ten 2012, a mail, nie to. Rocznik 2012, a mail enabled. Dobra, powtórka. Wyślij. No dobra, coś włączyłem i nie działa. A jeszcze przed chwilą działało. Dobra. To chwila, moment. Wyłączymy regułę. Hmm.
Dobra, to... scenariusz alternatywny, jeśli nie działa, to wchodzimy w grupy, rocznik. Tutaj w kalendarz grupy. I tu jest ten, tak? Aha, dobra. No i tu się nam wyświetla. Okej. Okay. Czyli teraz można stworzyć. O, i teraz jestem w ramach tego, tak? I tutaj jeszcze raz można uczestników, nie trzeba chyba. Dobra. Okej. Okay. No i teraz pytanie, czy się dostarczy wiadomość, czy się nie dostarczy. Coś musiałem w międzyczasie testów zmienić, bo rano jeszcze działało. OK, to jest jedna rzecz. Teraz wejdę na konto ucznia i z nowej wiadomości chcę wysłać do uczniów. Uczniowie. Jeszcze raz. Distribution list. Uczniowie, o, tak, do tej grupy chcę wysłać, dodaj plusikiem, dobra. I teraz proszę zwrócić uwagę, jest ten komunikat, który dodałem, uważaj, wysyłasz wiadomość do wszystkich uczniów, czyli to ten mail typy, ok? I teraz wiadomość wysłane do użytkownika uczniowie są moderowane, mogą zostać odrzucone lub opóźnione. Sugeruję usunięcie adresata. No ja zaryzykuję i wyślę. Tak, tutaj treść. Wyślij. Dobra, i teraz, okej, ja słyszę w słuchawkach, że coś dostałem. O, tutaj wniosek o zatwierdzenie, proszę zwrócić uwagę, w skrzynce odbiorczej. Naszej nauczyciela Dominiki jest wiadomość od Albiny. I tutaj ona chce taką wiadomość wysłać. Mogę sobie podejrzeć treść tej wiadomości. No, mogę odrzucić i odesłać, tak? Odrzuć, wyślij teraz. Nie możesz wysyłać do uczniów. No, jak to mówi. Dobra. No i teraz z perspektywy Albiny. Ja w skrzynce widzę, twoja wiadomość została odrzucona przez moderatora. Ja w międzyczasie blokada uczniów. Dobra, odznaczyłem. OK, czyli wiadomość nie została wysłana. Świetnie, jak już mamy grupy. Teraz tak, wracamy do naszej Dominiki, mamy jeszcze 15 minut, bo chciałem wam pokazać, co nam daje to bycie menedżerem uczniów. Z poziomu Outlooka, no tutaj niedostarczone. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem się nie dodałem, czy ja nie jestem członkiem tej grupy, która ma zablokowane wysyłanie, więc pewnie tak, się dodałem niechcący i ten. Dobra, mniejsza o to. Chodzi o to, że tu w kalendarzu, bo też się pojawiały często pytania, jak sprawdzić, jak spojrzeć, czy uczniowie są dostępni, tak, czy nie mają jakichś zajęć, albo jak sprawdzić kalendarz ucznia. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli jestem menadżerem kogokolwiek, to widzę zespół Dominiki Sawickiej, czyli ten zespół mój. Jak sobie rozwinę, to widzę uczniów moich, których jestem wychowawcą. Zaznaczam sobie wszystkich. Wtedy mi się widok zmieni na taki planer, nie? O. I teraz powinno mi się zmienić, tu jest 20 maja. Jak wejdę na 21, to tu im jest, o, spotkanie z wychowawcą. To jest mój kalendarz. I widzę u nich, że są zajęci. Nie widzę szczegółów. Da się skonfigurować tak, żeby nauczyciel widział, czy też wychowawca widział domyślnie, co tam jest, tak? Ale to nie aktywowałem tego, żeby nie komplikować zbytnio. Nauczyciel może poprosić konkretnych uczniów. Z drugiej z kolei strony widzę drugi zespół dyrektora szkoły, czyli wszystkich nauczycieli. No to sobie sprawdzam, tak?
Tu jest sytuacja podobna. Nie będę widział szczegółów. Można sobie poprosić, można tak skonfigurować, że nauczyciele widzą informacje o spotkaniach innych nauczycieli bez szczegółów. I wtedy widzą na przykład nagłówek matematyka z 8A. I wtedy inni nauczyciele widzą, dobra, ja za dużo sobie tego włączyłem, to po prostu mi zaraz eksploduje. Mogę sobie wyświetlić, o, kalendarz Emila, tak? I tutaj wskakuje. Oznacz. O, dobra. Tu jeszcze mam kalendarze grup i tutaj rocznik, ten 2012, oddział A. Proszę zobaczyć, jutro jest spotkanie. I ten DSFG też jest, który ja stworzyłem. Dlatego tego, tak? Czyli ten zespół jest tego. Nie? Więc tutaj mam potwierdzenie. Dobra, tu się już wyłączyło. Spróbujmy raz jeszcze wysłać to spotkanie. Tu nowe spotkanie Teams, mamy 15 minut. A, bo on nie chce zaplanować, tylko chce stworzyć. Skończ. Tu nowe spotkanie. Dobra, i tutaj jest rocznik 2012. To, dobra. I rocznik 2012B. A, taki nie znajduję, bo to musi być oddział wpisany. Czyli cała nazwa. Oddział B. Ctrl K. No jest. I tu zapraszam te dwie. Jak spróbuję rozwinąć. Jeśli rozwiniesz, to tutaj nam tak, nie będą widoczne poszczególne. My tego nie chcemy. Jak dwa razy kliknę, nie widzę członków. Widzę, że jest ich trzech, ale nie mam dostępu, tak? Jak kliknę swoich, no to swoich widzę. 10 członków i tak dalej. Dobra, spróbujmy wysłać to. To jest na jutro 9:30. Nie widzę, że są, nie widzę, żeby były konflikty. Spróbuję na 8:30 ustawić. Aha, ten termin koliduje z innym terminem w twoim kalendarzu. No i on tu proponuje inny termin. Dobra, to ja wezmę od 9 do 9:30. Wyślij. Nie dałem tematu wiadomości. Nie wysyłaj. Temat wiadomości. Pilne spotkanie. Wiem, literówka jest spotkanie. Wysyłam. I teraz kciuki zaciśnięte. Jest, dobra, czyli źle skonfigurowałem na szybko to blokowanie maili. Nie wyłączyłem dla nauczycieli. No i proszę zwrócić uwagę, że ten rocznik automatycznie zaakceptował, a Alwina dostała informację, pilne spotkanie. Potwierdź, tak, potwierdzam. I teraz poleciało do wszystkich, tak, do wszystkich w tej grupie, w tym roczniku, poleciało. OK, i tu mam informację, że zostało potwierdzone. Dodatkowo, ja mam skonfigurowane innej skrzynki, aczkolwiek, jak sobie teraz podejrzę, to już widzimy, że Albina Szczepańska potwierdziła, tak? Jeden uczestnik zaakceptował. Te grupy nie zaakceptują, więc one zawsze będą widoczne jako niezaakceptowane, aczkolwiek one automatycznie akceptują, jeśli nie ma kolidacji, tak? Nie ma kolizji. No i teraz mogę sobie wyświetlić rocznik 2012 i jeszcze tą naszą Albinę. Albina akurat mi udostępniła kalendarz, proszę bardzo. No i tu widzę, że jest zajęty. No nie za bardzo mi tu udostępniła. Mogę poprosić o udostępnienie większej ilości. Tak, i tu pokaż mi ograniczone szczegóły. Wyślij. Tak, tu wysyłam. Albina dostała teraz. Tak, no tutaj OK, zaakceptuj. Albina zaakceptowała. Miło z jej strony. OK. I teraz po chwili powinienem móc widzieć już nazwę. Za chwilę będę widział. No i teraz mogę sobie tutaj jeszcze najechać, żeby mi się tutaj tak nałożyło i wtedy łatwiej planować, czy komuś się nie najeżdża, czy najeżdża. Zespół Dominiki. Tutaj też jest ta Albina Szczepańska. Nie, Albina jeszcze jest tak jeszcze nie zaakceptował, ale za chwilę to mi się przemieli. Dobra. I teraz kolejny punkt. To, co wrzucałem dzisiaj na grupę przez chwilę, czyli te nasze Teamsy. Teamsy. Odpalę aplikację przez nauczyciela.
Proszę, odpaliłem sobie tą wersję przeglądarkową. W zespołach, dam na pełen ekran, wejdę do Rady Pedagogicznej. OK, mamy jakieś podsumowanie. I tu jest ta aplikacja Who, czyli kto. No ona po angielsku każe nam sobie pisać, ale jest zakładka Twoja organizacja i nadchodzące spotkania. Proszę zwrócić uwagę, w nadchodzących spotkaniach Dominiki widzę w najbliższym 7 dniach spotkania. Tu akurat na jutro. Tak, Albina Szczepańska, spotkanie z wychowawcą, pilne spotkanie. Tutaj, jak tu nam będą potwierdzać kolejni uczniowie, tu będą nam wskakiwać, tak? Ale tu w informacjach, to jest tylko informacja o aplikacji, ale w Twojej organizacji buduje nam taki a la graf, tak? On nam pokazuje domyślnie nas, tak? Domyślnie nas, czyli tutaj jesteśmy zaznaczeni i tu wszystkich moich podopiecznych, moich uczniów, którzy mają wskazanego mnie, jako menadżera. A pamiętamy, Dominika miała wskazanego dyrektora jako menadżera, więc jak kliknę na dyrektora, to mi przefiltruje widok i widzę wszystkich, którzy mają wskazanego dyrektora jako menadżera, czyli najprawdopodobniej nauczycieli. I tu na przykład mamy Longin Michalski. Longin Michalski ma Czesławę Sokołowską. Tak? W widoku. I to jest 2016A. Która jest niedostępna. Więc w ten sposób. Jednocześnie widzimy dostępność. Tu jest Emil Wasilewski, jest niedostępny. Jakbym sobie wszedł tutaj na Teamsy. Odśwież teraz. No, odświeżaj. Ok, mój status tutaj mogę sobie zmienić na zajęty. Nie chcę pobierać aplikacji, jestem zajęty, wracam do ucznia, znaczy do tego. No i już mam widok status zajęty, tak? I teraz mogę sobie tutaj na szybko wejść do tego w hu i zobaczyć, z kim mogę pogadać, tak? No mogę spróbować do Emila napisać, wyślij wiadomość, cześć. Wiem, że jesteś zajęty, ale potrzebuję Twojej pomocy. Wyślij. Z tego poziomu. I już mi się to wyświetliło. Dominika Sawicka wysłała do mnie wiadomość, tak, że potrzebuje ze mną pogadać. Spoko. Poszło. No i tu już mi skakuje w czacie i już mam konwersację z Emilem, tak? I możemy pogadać. Jednocześnie tu mam też zakładkę organizacja i tu mi pokazuje znowu podobny widok. Ok, czy ja coś jeszcze miałem pokazać? Chyba wszystko. 23 po. Nie odpaliłem najważniejszego portalu administracyjnego. Wiem. Teamsy. Też są dostępne tutaj z poziomu Teams i tutaj panel administracyjny Teamsów. Tu możemy zarządzać, nie wiem, czy nie trzeba by ewentualnie zrobić oddzielnego webinarium na temat zarządzania Teamsami, bo wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj się zagłębiać w szczegóły. Tu możemy ewentualnie sobie podejrzeć tam analizy i raporty użytkowania. Wybierz raport, aktywność użytkowników, okres dat ostatnie 7 dni. Tutaj praktycznie nic nie będzie, no bo w zasadzie, no tutaj troszeczkę jest, tak? To jest taki raport ten. Mamy też użytkowników i tutaj możemy podejrzeć sobie dla poszczególnych tych naszych, tych Albina Szczepańska, spotkania, rozmowy, konto rozmowy głosowe, historia rozmów, zasady. To może jednak nie Albina, tylko poszukajmy naszej Dominiki. Dominika Sawicka. Dobra, rozmów głosowych nie będzie miała, historię rozmów nie ma. No też w zasadzie nie ma. No, tak to jest na testowym koncie, gdzie się nie za dużo rozmawiało jeszcze, bo to wskakuje po pewnym czasie.
Dobra, to na zakończenie jeszcze, tak żeby jeszcze bardziej namieszać, jest Security Compliance. Security Compliance, gdzie możemy sobie jeszcze podejrzeć rzeczy. Tam jest dużo więcej jeszcze takich przeglądów. Tam były pytania o wyszukiwanie czatów. To wszystko jest, ale jest jeszcze taki portal, on się nazywa protection.office.com. Ja nie wiem, czego nie mam tu wszystko odpalonego. Chyba nie mam, to ja go sobie odpalę. To jest protectionoffice.com. I tutaj w raportach, nie w raportach, tylko wyszukaj, przeszukiwanie dziennika inspekcji. To trzeba sobie włączyć, ja to sobie za późno włączyłem i no właśnie, nie będzie wszystkich wyników jeszcze. Bo ja to włączyłem chyba o 16 dzisiaj. Spróbujemy od 17. No. Wyszukaj, ale tutaj cały czas jeszcze tego, jeszcze cały czas mieli, ale tutaj zobaczcie, bo nie zaznaczyłem, co chcę tego, ile opcji poszczególnych możemy wyszukiwać, co się działo, na przykład działania administratora, skrzynki pocztowe dotyczące użytkowników, proszę bardzo, nie? 8, ale poszczególne też możemy. No i właśnie jeszcze nie działa, ale tutaj nam się wyświetlą takie różne dzienniki. Myślę, że o tym protectionoffice.com i ogólnie compliance i security spokojnie można zrobić oddzielne webinarium. Kamil, który jest gdzieś tam w tle, siedzi i pewnie czeka, mam nadzieję, z chęcią pewnie by poopowiadał. Kamil mógł pewnie za 4 godziny o samym jednym tym portalu opowiadać. Ale tak, wyszukiwanie zawartości, to co też było dyskutowane, to jest ten content search, gdzie możemy wskazać, jakich słów kluczowych szukamy. Tak? Być może jest gdzieś słownik wulgaryzmów do pobrania i tutaj sobie wklejamy i możemy przeszukać konkretne rzeczy, czy tam się na przykład złe rzeczy nie działy. Dobrze. Aha, wiem. Jednej rzeczy nie zrobiliśmy. W agendzie jest napisane, że pokażę, jak zablokować blokowanie grup. I powiedziałem to, że to pokażę. To pokażę. Potrzebujemy do tego grupy zabezpieczeń, bez obsługi poczty. I potrzebujemy PowerShell'a niestety. Dodaj grupę. To jest zabezpieczeń, nie potrzebujemy poczty do niej. I ja tutaj w skrypcie już sobie podałem, tworzenie grup. Nazwa może być dowolna, ważne, żeby ją tutaj podmienić. Tworzenie grup. OK. Dalej, otwórz grupę i teraz istotne, trzeba znaleźć tą grupę, o właśnie, tu już, nie tu, tworzenie grup, trzeba tu dodać nauczycieli, jeszcze się nie pojawiła, tworzenie grup, halo, odśwież, widok. Jeszcze nie ma. Zobaczmy w takim razie z poziomu Active Directory. Wszystkie grupy. Jeszcze nie ma. Tworzenie. Dobra, właścicielem będzie Emil. Emil. Dobra. A członkowie, tutaj zobaczcie, że mogę dodawać od razu już członków, nie, z tego poziomu, więc w zależności, który portal wykorzystamy, mamy różne funkcjonalności. Dobra, utwórz. Dobra, to już grupa jest ten użytkownik, czyli tutaj musimy zmienić na tworzenie. Ten skrypt jest gotowy, dostępny też na grupie, więc ja nie będę się zagłębiał, ja go po prostu odpalę. Ja już jestem podłączony do Azure AD, mam nadzieję, że sesja nie wygasła. Wygasła. To dokładnie. I wygasła. Czyli muszę się podłączyć na szybko jeszcze. Zobaczcie. Emil Wasilewski. Szkola zapytaj emila.pl. Teraz pytanie, czy dobre hasło? Dobra, jest. I coś nie działa.
No i... Azure AD Preview, nie Azure AD. Tak. Import Azure, import module. Azure AD Preview. Get module. Dobra, Azure AD Preview jest zaimportowane. A, dzięki. Michale. I też coś na czerwono poleciało na koniec jeszcze? Directory, bad request. Miałeś nawet, gdzie miałeś bad request, jak wiedziesz do góry. Co tam z value było? Jest, masz group creation allowed, group ID does not match the expected type system GUID. No, to okay. Zobacz. Gdzie to masz? Tworzenie. Masz podwójne ID, widzisz? The value FDE, patrz, trzecia linijka błędu. The value FDE, coś tam, coś. Masz dwa ID w jednym. W jednym dobra, dobra. A, okej, okay, bo pewnie tutaj display name value jest equal. Bo mam dwie grupy, tworzenie i tworzenie tych, nie? Dobra. Dzięki, chłopaki. Czyli tworzenie grup musimy usunąć. Dobra. No, teraz jest OK. Świetnie. No i teraz zobaczmy, czy nasza uczennica po odświeżeniu będzie miała tą opcję. Jeszcze ma, jeszcze się nie odświeżyło. Ale też po chwili powinno zniknąć. No. Ogólnie taka rada. Jak się pracuje z Office 365, to na spokojnie dużo kawy można wypić po zmianach. To tak do godziny trwa przeważnie. No dobra, musicie wiedzieć, że to działa. A weź się wyloguj i zaloguj ponownie. Tak, tak właśnie. Weźmy się wyloguję, żeby on odświeżył sobie. Ale a jakie hasło było do mojego użytkownika testowego, ty? Na szczęście chyba mam, dobra. Teams, Microsoft.com. Login. Proszę zwrócić uwagę, kod cały czas gdzieś. Szczęście masz tam admina i możesz zresetować hasło. Nie no, spoko, wiesz. Ja wiem, pula znanych haseł. Tak? nie to. Nie, nadal jest. Więc po prostu czekamy. Aczkolwiek jeśli zwrócimy uwagę tutaj na to, co się wyświetla na końcu. Przypadek tej uczennicy do tej grupy, tak wiesz, tak zupełnie przypadkowo. Tak zupełnie przypadkowo, zobaczmy, członkowie. Nie, jest Dominika tylko. Okay. Więc powinno... Halo? A, dobra, myślę, czemu nie widzę paska, bo mi się założyło. Zresztą jak zwrócimy uwagę na ten wypluj z tego PowerShella, to enable group creation jest false, czyli jest wyłączone tworzenie grup, ale jest dozwolone dla tego group ID, to jest 1F88. Jak sobie podejrzymy właściwości tej grupy, to tutaj jest ten 1F88, czyli to jest ten identyfikator obiektu, więc jak się już odświeży, to już uczniowie nie będą nam tworzyć grup. Nie wiem, no. A może, nie no, cały czas działa, ale to zniknie po jakimś czasie. Dobra, bo jest 34, przekroczyliśmy czas. Teraz już chyba wszystko powiedziałem, zobaczmy. Zarządzanie scenariuszami, zdarzenia logowania, poszczególnych grup, niestandardowe personalizowane tło ustawione. Zablokuje możliwość wysyłania na zewnątrz poczty e-mail przez uczniów. Zablokowaliśmy do tego stopnia, że zablokowałem też nauczycielowi.
ale jest instrukcja do tego na grupie, więc można sobie to prześledzić i sobie samemu odtworzyć. I wyłączymy możliwość tworzenia zespołów w Teams przez uczniów. Wyłączyliśmy, ale jeszcze nie zadziałało. To jest urok robienia demonstracji na żywo. Dobra, myślę, że wyłączę. O, jest, dobra, jest, proszę bardzo. Możemy uznać, że działa, czyli że nie działa. W sensie, że uczeń nie może utworzyć grupy, a Dominika jak najbardziej powinna móc. Wszystkie zespoły, utwórz zespół, no i tutaj jest, tak? Cały czas jest, bo jest członkiem tej grupy. Dobra, minimalizuję wszystko. Muszę, kot mi się ustawił też przy okazji niechcący, a miałem takie ładne góry. Kot również. Mądry, kot mądry czytający książkę, chociaż to pewnie kalendarz. Dobrze, czy są jakieś pytania na Q&A? Pewnie są. Pytanie jest całe mnóstwo. Ja myślę, że nie będziemy w stanie na te pytania też teraz odpowiedzieć. Tak, to jak, tak, jakby jest ankieta, w której ta ankieta też jest jako jedno z pytań opublikowana. Tak, jak sobie tam zajrzycie, to tam jest wolne pole. To możecie tam wpisać ewentualnie pytania. Te odpowiedzi wasze wpadają do mnie bezpośrednio, więc ja je będę widział i później się podzielę z nimi, z Michałem, pozostałą resztą. Także słuchajcie, jakby to jest, jak zauważyliście, my żeśmy się spodziewali, że Emil nie wyczerpie tematu i dlatego jest to pierwsza część takiego webinaru. Zastanowimy się jeszcze nad terminem, czy ten termin środowy nam pasuje, czy będziemy chcieli środy zostawić dla zwykłych użytkowników, czy dla być może dla tych administratorów zrobimy jakąś inną sesję. Natomiast no, będziemy starali się odpowiedzieć te wszystkie pytania, gdzie były, jak zakładać konta, jak robić hasła przez pliki CSV, postaramy się to udostępnić. Dokładnie. Także się nie przejmujcie, że na część pytań jeszcze nie zostały udzielone odpowiedzi po prostu na czacie. To będą pytania, na które po prostu w kolejnych odcinkach te odpowiedzi padną. Tak jak Michał powiedział, ustalimy być może zupełnie oddzielny termin webinariów dla administratorów, które będą szły równolegle z tymi właśnie dla zwykłych użytkowników, dla nas, dla nauczycieli. To, co jest jakby ciekawego w tym webinarze dzisiejszym, to jest to, że pewnie zwróciliście uwagę, że on jest nie na YouTubie, tylko bezpośrednio na Teamsach, bo my użyliśmy spotkania na żywo tym razem. I to spotkanie na żywo jest o tyle ciekawą opcją, że Michał, popraw mnie, jeśli się mylę, 20 tysięcy osób może na żywo oglądać to spotkanie. Tak, tak, teraz zwiększono limity do 20 tysięcy. Tam jeszcze kilka innych limitów też podniesiono. Natomiast co jest ważne, w licencjach A1 te spotkania na żywo dostępne są do 1 lipca. Tak. Nie wiadomo, jak to będzie. To one są warunkowo włączone na koniec roku szkolnego dla wszystkich instytucji edukacyjnych, natomiast nie wiadomo, jak będzie dla szkół, bo to też się pojawiały tam pojedyncze pytania, jak to będzie w przyszłym roku szkolnym. Standardowo A3 były. Minimum od A3, tak, od A3 w górę wydarzenia na żywo są dostępne. Tak, natomiast warto z tego skorzystać, gdyby się okazało, że teraz trzeba będzie zrobić zakończenie roku szkolnego, to można to zrobić za darmo. Tak. Do czego gorąco zachęcamy, bo aplikacja jest całkiem przyjazna, jeżeli chodzi o... No, są pewne rzeczy inaczej się konfiguruje niż zwykłe Teamsy, to o tym trzeba pamiętać. Natomiast no, pomaga zorganizować właśnie takie wieloosobowe wydarzenia. Natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że musi być tutaj jakaś osoba, która będzie producentem tego spotkania, która będzie to jakby wypuszczała w świat. Natomiast jak będą takie pytania, to pewnie też jakiś poradnik udostępnimy na grupie. No dobrze, jak... Udostępnianie ekranu. Tak, będzie nasze twarze widać, uwaga. Teraz trzeba uśmiechać się ładnie.
Tak, to straszne, wiemy, będziemy znowu straszyli z ekranu. Nie wiem, czy nas widać wszystkich, czy nie teraz. No, zaraz zobaczymy. Nie, czyli musimy zrobić. Zobaczyło na live. A, przeczytałem pewnie. Dobrze, to nie, Emil, możesz poczekać. Co, moderatorzy też się mają pokazać? No, tak. Ja widzę, że na live właśnie zaskakuje. Ja sam muszę jakiś background ustawić. Tak, no właśnie minusem tego. Pytanie, czy rozumiem, że widać Emila teraz tylko? Czy nie, widać teraz nie widać nikogo na live, więc musisz zobaczyć, czy da się ustawić nasze wideo. Już widać Emila w tej chwili, ale oczywiście z opóźnieniem. A, faktycznie. Bo to teraz ktoś z was powinien udostępnić ekran, gdzie widać wszystkich, to wtedy będzie wszystkich widać. Dobra, to ja tak pewnie zrobię. Słuchajcie, Michał dzisiaj steruje naszym połączeniem, a robi to po raz pierwszy. Pierwszy raz w życiu, tak. Ale ja tak, widzę w tym narzędziu, więc przepraszamy z góry za to, że niekoniecznie wszystko zadziała tak jak trzeba, ale musicie nam to wybaczyć. A teraz muszę się pokazać, poczekajcie. Wyłącz czas. Nie było widać. Dobra, o. Proszę. Zdecydowanie lepiej. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Możemy pomachać wszyscy. Będzie. Wiecie, bo wszyscy w jakichś jamach i norach siedzą, a ja kurczę nie mam tego, żadnego backgrounda. Ty masz zasłonkę. No dobrze, to słuchajcie, tym jakże miłym akcentem wszystkich prowadzących jakby i moderatorów żegnamy was i kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim za dzięki. Uwagę. Dzięki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. No dobrze, kliknąłem.